Wyznacz ekstrema funkcji f od x równej 2x do potęgi trzeciej plus 4x kwadrat plus 2x minus 4. Warunkiem koniecznym na istnienie ekstremum funkcji w danym punkcie jest to, aby pochodna tej funkcji w tym punkcie była równa 0. Zapiszmy więc. Pochodna funkcji f od x ma wynosić 0. Obliczmy więc tą pochodną, czyli f' od x jest równa. Wykorzystamy powyższe wzory. Najpierw obliczymy pochodną z 2x do potęgi trzeciej, czyli tak, stałą przepisujemy i liczymy pochodną z x do potęgi trzeciej. Wykorzystujemy do tego trzeci wzór. Naszym n jest teraz 3, czyli widzimy, że 3, nasze n przerzucamy przed x, czyli w naszym wypadku trójkę, a następnie x jest podniesiony do potęgi n minus 1, czyli 3 minus 1, w naszym wypadku będzie to 2. Następnie obliczamy pochodną z 4x do kwadratu. Znowu stałą przepisujemy i mnożymy to przez pochodną x do potęgi drugiej. Znowu korzystamy z tego wzoru. Teraz nasze n wynosi 2, czyli przed x wstawiamy dwójkę i x jest teraz w potędze 2 minus 1, czyli w potędze pierwszej, zostaje bez zmian. Następnie mamy pochodną z 2x, czyli stałą przepisujemy i obliczamy pochodną z x. Pochodna z x wynosi 1, czyli mamy 2 razy 1, to jest po prostu 2. I na końcu obliczamy pochodną z minus 4. Pochodna ze stałej wynosi 0, więc możemy to pominąć. Uprośćmy naszą pochodną. Dostaniemy 6x do potęgi drugiej plus 8x plus 2. Teraz otrzymaną pochodną możemy podstawić do naszego równania. Dostaniemy 6x do kwadratu plus 8x plus 2 jest równe 0. Obliczmy więc deltę, ponieważ jest to równanie kwadratowe. Ze wzoru b kwadrat minus 4ac. Nasze b teraz wynosi 8, czyli mamy 8 do kwadratu, to nam daje 64. I mamy minus 4 razy a, czyli razy 6, i razy c, czyli razy 2. Mamy 64 minus 48, co nam daje 16. Pierwiastek z delty w takim razie wynosi 4. Ponieważ delta jest dodatnia, nasze równanie ma dwa rozwiązania. Pierwsze rozwiązanie obliczymy ze wzoru minus b minus pierwiastek z delty przez 2a. Nasze b wynosiło 8, czyli mamy minus 8. Pierwiastek z delty wynosił 4, czyli minus 4 przez 2 razy a, czyli przez 12. W liczniku mamy minus 12 przez 12, co nam daje minus 1. X2 obliczmy ze wzoru minus b plus pierwiastek z delty przez 2a, czyli dostaniemy minus 8 plus 4 przez 12, czyli minus 4 przez 12, co nam daje minus 1 trzecią. W ten sposób wyznaczyliśmy miejsca podejrzane o ekstremum. I w tych punktach będziemy badać istnienie ekstremum. W drugim etapie naszkicujmy wykres naszej pochodnej. Ponieważ pochodna jest to funkcja kwadratowa, czyli jej wykresem będzie parabola. Zaznaczmy więc na osi x nasze miejsca zerowe. Naszym miejscem zerowym jest minus 1 i minus 1 trzecia. Ramiona paraboli są skierowane do góry, ponieważ współczynnik a jest dodatni. I tak wygląda wykres naszej pochodnej. W kolejnym etapie, na podstawie wykresu pochodnej, będziemy określać, w jaki sposób zachowuje się nasza funkcja wyjściowa, funkcja f. W tym celu stworzymy tabelkę. Pierwszy wiersz posłuży nam do określania argumentów, czyli x-ów, drugi do określania pochodnej funkcji, a trzeci do określania
funkcji f. Nasza oś została podzielona na trzy przedziały. Przedział od minus nieskończoności do minus jedynki. Następnie umieśćmy w tabelce minus jedynkę. Kolejny przedział to jest przedział od minus 1 do minus 1 trzeciej. I wpiszmy jeszcze minus 1 trzecią. I ostatni przedział jest to przedział od minus 1 trzeciej do nieskończoności. Teraz określmy znak pochodnej w każdym z tych przedziałów. W przedziale od minus nieskończoności do minus 1 pochodna przyjmuje wartości dodatnie. W przedziale od minus 1 do minus 1 trzeciej pochodna przyjmuje wartości ujemne. I w przedziale od minus 1 trzeciej do nieskończoności pochodna przyjmuje wartości dodatnie. Teraz na podstawie znaku pochodnej możemy już określić monotoniczność funkcji f w danym przedziale. Jeżeli pochodna ma wartości dodatnie, to funkcja w danym przedziale jest rosnąca. Jeżeli w danym przedziale pochodna ma wartości ujemne, to funkcja wyjściowa jest malejąca w tym przedziale. No i na końcu widzimy, że znowu pochodna przyjmuje w przedziale od minus 1 trzeciej do nieskończoności wartości dodatnie, więc nasza funkcja wyjściowa jest tutaj rosnąca. W minus 1 i w minus 1 trzeciej pochodna wynosiła 0. Na lewo od minus 1 nasza funkcja rośnie, a na prawo od minus 1 funkcja maleje, czyli w minus 1 nasza funkcja ma maksimum lokalne. Natomiast na lewo od minus 1 trzeciej nasza funkcja maleje, a na prawo rośnie, czyli w minus 1 trzeciej ma minimum lokalne. Obliczmy więc nasze ekstrema. Wartość maksymalną nasza funkcja f przyjmuje dla minus 1, czyli zapiszmy, że f maksymalne to jest wartość dla minus 1. Czyli aby to policzyć, do naszego wyjściowego wzoru, naszej funkcji, za x wstawiamy minus 1 i dostaniemy 2 razy minus 1 do potęgi trzeciej plus 4 razy minus 1 do potęgi drugiej plus 2 razy minus 1 i na końcu minus 4. Minus 1 do potęgi nieparzystej minus zostaje, czyli mamy minus 2. Minus do potęgi parzystej znika, czyli mamy plus 4. Dalej mamy minus 2 i minus 4. I otrzymaliśmy minus 4, czyli maksimum lokalne wynosi minus 4. Teraz obliczmy minimum lokalne. Wiemy, że jest ono dla x równego minus 1 trzecia, czyli liczymy f od minus 1 trzeciej. Więc teraz do wzoru będziemy pod x wstawiać minus 1 trzecią i dostaniemy 2 razy minus 1 trzecia do potęgi trzeciej plus 4 razy minus 1 trzecia do potęgi drugiej plus 2 razy minus 1 trzecia i minus 4. Ponownie, dwójkę możemy przepisać. Minus do potęgi nieparzystej zostaje, czyli może dajmy go przed dwójką. I 1 trzecia do potęgi trzeciej to jest 1 dwudziesta siódma. Minus do potęgi parzystej znika, czyli mamy 4 razy 1 dziewiąta. Dalej mamy minus 2 trzecie. I na końcu minus 4. Sprowadźmy teraz nasze ułamki do wspólnego mianownika. Wspólnym mianownikiem będzie 27, czyli pierwszy ułamek przepiszemy, czyli mamy minus 2 dwudzieste siódme. Dalej mamy wspólny mianownik 27.
Mianownik pomnożyliśmy przez 3, czyli licznik, a w liczniku była czwórka, też mnożymy przez 3, czyli mamy 12. I dalej mamy minus 27 w mianowniku, czyli ten mianownik pomnożyliśmy przez 9, więc licznik również mnożymy przez 9, czyli mamy 18 i na końcu minus 4. I po dodaniu dostaniemy minus 4 i 8 dwudziestych siódmych. Czyli minimum lokalne wynosi minus 4 i 8 dwudziestych siódmych.